Jesteśmy po półfinałach Eurowizji. Oglądałaś występ Luny? Widziałam w internecie, tak, widziałam. Bardzo mi przykro, że nie dostała się do finału, ale tak to bywa w życiu, kurczę, trzeba próbować. Tylko ja bym jak zwykle chciała zaapelować do ludzi, żeby przestali hejtować. Naprawdę ciężko jest wejść w czyjeś buty w momencie, kiedy w nich się nie jest. Wspierajmy się, to jest nasza Polka, która pojechała nas prezentować. Można lubić, nie lubić, może się nie podobać, ale jakby dajmy trochę takiej otuchy i wsparcia naszej koleżance. Luna, ja cię wspieram i rób dalej, co robisz. No właśnie po tym występie dużo tego hejtu się pojawiło, w tym show biznesowe osoby oceniają ten negatywny i mówią, że to jest taka klątwa nad Polską, wisi, że cały czas nam się nie udaje. Co jest tego przyczyną? Że cały czas nam się nie udaje. Nie wiem, tam coś nam się udawało chyba. My mamy jakieś sukcesy, ale rzeczywiście jeśli chodzi o tą wygraną, nie. Słuchaj, ja uważam, że trzeba próbować. Moje życie jest na tym zbudowane, że ja... Wszyscy myślą, a ale się udało. Nie udało się. To była metoda prób i błędów. Próbowałam, aż w końcu się udało. I tak samo pewnie będzie z Eurowizją, że będziemy próbować. Raz wyślemy taką osobę, raz taką, aż trafi się taka, co skradnie serca ludzi w Europie i wygra. A masz taką osobę, którą byś chciała, żeby się pojawiła na scenie Eurowizji? Kto by mógł się tam pojawić? No Doda na pewno! Kurczę, ona to by dała czadu, ta scena by spłonęła po prostu. Więc to by była nasza taka torpeda, rakieta. Roxy Węgiel też niesamowity głos, młoda osoba, przezdolna, co jeszcze udowodniła w Tańcu z Gwiazdami, że przepięknie tańczy, więc też mogłaby dać piękne show. No dużo mamy tych artystów i po prostu, no szkoda, że ta Eurowizja jest raz w roku, bo byśmy ich tak wysyłali co miesiąc, na pewno by się udało.